Panie Tomaszu, jest Pan młodym emerytem, wręcz powiedziałbym, że bardzo młodym emerytem. No ma Pan jakieś 34 czy 35 lat. W jakim wieku Pan rozpoczął pracę w Policji? Bo przecież wiem, że na emeryturę w tych służbach odchodzi się y, cza, y, po przepracowaniu minimum 15 lat. Tak, zgadza się. W służbach i w Policji przepracowałem 15 lat. Jako młody chłopak mając 19 lat wstąpiłem do, do Policji i rozpocząłem Pracę, zwalczając poważne struktury mafijne i przestępcze. I rzeczywiście, rok, niecały rok temu zostałem zmuszony do tego, aby odejść z centralnego biura antykorupcyjnego. Nie chciałem przechodzić na emeryturę. Tak jak przed chwilą powiedziałem, zostałem do tego, aby odejść. Całą swoją pracę w Policji oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym traktowałem jako swojego rodzaju misję. Misję walki z przestępczością o dobro dla nas wszystkich, aby ludzie, obywatele czuli, że żyją w bezpiecznym państwie. Prasa, i niektóre media elektroniczne podały taką informację. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy pan potwierdzi, czy pan zaprzeczy, że tej emerytury pan otrzymuje około 4000 zł netto. Jeśli to tak by było, to w takim razie ile wynoszą średnie zarobki w tych służbach CBA, Bo przecież to nie powinna być tajemnica. No widzę, że pan redaktor również dał się e, jakby. Prowadzić w, ten, w ten kąt mainstreamowych mediów. Oczywiście jest to nieprawda i, i ta kwota podana przez media jest nieprawdziwa. Proszę pana, proszę wziąć pod uwagę, że w ten sposób jest skonstruowana ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym dla funkcjonariuszy policji, wojska czy służb specjalnych. Ci funkcjonariusze niejednokrotnie narażają w pracy życie. Jest to praca ciężka przede wszystkim psychicznie, zarówno i Fizycznie jest to dla nich pewna furtka, możliwość odejścia na wcześniejszą emeryturę. Natomiast pragnę podkreślić, ja na emeryturę nie chciałem odchodzić. Zostałem do tego zmuszony. Dalej chciałem pracować i służyć na rzecz państwa polskiego i służyć przede wszystkim obywatelom. Yy, tak, yy, w CEBA był pan tak zwaną przykrywką i pewnie w policji również. To dlaczego pan ujawnił swój wizerunek? <laughs> yy, yy. To nie ja ujawniłem swój wizerunek. To osoby, z którymi zetknąłem się podczas pracy w centralnym burze antykorupcyjnym, a w szczególności jedna osoba, która wywodzi się z bardzo bliskiego środowiska państwa kwaśniewskich, dostarczyła moje zdjęcia do mediów i media te zdjęcia opublikowały, publikując również moje dane personalne, tak naprawdę narażając mnie na utratę życia i, i sprowadziły te media zagrożenie również dla moich bliskich. Oczywiście chciano zdyskredytować moją osobę, chciano Zdyskredytować Mariusza Kamińskiego i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chciano wpłynąć na opinię publiczną i wymiar sprawiedliwości co do spraw, w których brałem udział. Natomiast dziennikarze nie wzięli pod uwagę jednej bardzo ważnej kwestii, że wcześniej przez wiele lat zwalczałem bardzo groźne struktury przestępcze. Te osoby, które dzięki mojej pracy zostały postawione przed sądem, myślę, że będą chciały się zemścić. Czy te pana działania, szczególnie w stosunku do słynnej już osoby pani byłej posłanki Sawickiej, Pani Marczuk, Jolaty, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich były legalne i zgodne z prawem. Panie rektorze, ja nie mam przedstawionych zarzutów karnych. Wobec mnie nie toczy się żadne postępowanie e, przez, prowadzone przez prokuraturę. E, pan czuma w ostatnich dniach stwierdził, że centralne biuro antykorupcyjne swoje zadania wykonywało e, zgodnie z prawem i nie było mowy o żadnych tego typu rzeczach, o, o, o których pan wskazał. Które pan wskazał. Ponieważ pan już odpowiedział na pytanie, które chciałem teraz zadać, dlaczego pan odszedł z pracy, bo pan w końcu nie odszedł z tej pracy z CPA, został zmuszony, jak pan powiedział. To chciałbym pana teraz zapytać o taką rzecz. Znów taką informację pozyskałem, że prokuratura prowadzi przeciwko panu postępowanie w sprawie ujawnienia tajemnicy w związku z książką Spowiedź Agenta Tomka autorstwa Piotra Krysiaka. Pierwsze, słyszę, żeby takie postępowanie było prowadzone przeciwko mnie. Panie redaktorze, podkreślę po raz kolejny, nie przedstawiono mi zarzutów w żadnych z tych, w tych spraw, o których pan wspomina. Naprawdę na ten temat nic mi nie jest wiadomo. Czy jeszcze raz się potwierdza to, co pan powiedział wcześniej, że rzeczywiście niektóre media, zarówno te papierowe wydania, jak i elektroniczne, podają informacje niesprawdzone, a czasami wręcz nieprawdziwe. Ja chciałbym podkreślić jedną bardzo istotną rzecz. Wszystko, co robiłem przez całe swoje dorosłe życie Walczyłem o nasze wspólne bezpieczeństwo yy, i wiedza, doświadczenie, które zdobyłem yy, pracując yy, w Policji i w Centralnym biurze Antykorupcyjnym yy, powinno być nadal wykorzystane. Nie mogłem pracować w CBA, yy, chcę nadal, nadal służyć państwu i myślę, że dzięki głosom wyborców będę mógł służyć yy, swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest pan kandydatem do parlamentu w województwie świętokrzyskim, że jest tutaj Prawa i Sprawiedliwości. W mediach ma pan bardzo złe ostatnio wypowiadane na ten temat przez znaczących przedstawicieli zarówno Platformy, jak i Sojuszu Lewicy Demokratycznej opinie. Jak pan to przyjmuje? No, słysząc. Tak naprawdę, nawet nie wiem jak e, ten mało znany poseł Platformy Obywatelskiej się nazywa, także ciężko mi jest się odnieść. Natomiast e, przedstawiciele tej partii, mówiąc e, o tym, iż jest e, to haniebnym, że kandyduje do Sejmu, no, rozumiem, że podkreślają słowo haniebne, e, ponieważ jest to słowo im bardzo blis bliskie. Tak? No, haniebnym jest to, by stać obok Mira Zbycha, czy pani Sawickiej. I ostatnie już pytanie, panie Tomku, na zakończenie naszej tej dzisiejszej krótkiej rozmowy. Czy to prawda, że prezes Kaczyński obiecał panu po wyborach miejsce w Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych? Są to kolejne nieprawdziwe informacje kolportowane przez duże media. Ja służę... Polsce służę swoją wiedzą, doświadczeniem i będę robił wszystko, żeby również Pan i mieszkańcy województwa świętokrzyskiego czuli, że żyją w bezpiecznym i prawym państwie, gdzie prawo jest, gdzie wszyscy są równi wobec prawa. Dziękuję Panu za rozmowę. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.